I witam wszystkich w Nightmare, odcinek 42. Kontynuujemy sesję nagraniową z 40 odcinka. Póki co mikrofon daje radę. O jednej rzeczy tutaj oczywiście zapomniałem, a mianowicie, jeżeli te pola funkcjonują tak samo jak pola z wodą, to znaczy, że można przez jedno pole przeskoczyć, tak? Więc jeżeli tutaj się wydaje, że nie ma przejścia na drugą stronę, no to to nie jest prawda. Jest tutaj przejście w tamtą stronę. Wystarczy tylko zrobić szybko dwa kroki do przodu. Ja to może zrobię nawet na klikanie. O, i proszę bardzo, wszyscy żyją. Tutaj widzę jabłka, te jabłka chcę koniecznie zdobyć, tylko muszę sobie znaleźć do nich drogę. Tutaj mogę przejść, tak? Tutaj po polach z trawą generalnie mogę chodzić, no to wychodzi. Tylko te pola z ziemią są ewentualnie niebezpieczne. No to tutaj na pewno jest pole bezpieczne, więc mogę tutaj wejść. Ciekawe w ogóle, że pod koniec gry taką mechanikę jeszcze dorobili, tak? Że no, położę tutaj przedmiot na ziemi i ten przedmiot tak się waha. Góra dół. Takie wahadło zrobili, tak? Przecież musieli to specjalnie zaprogramować, żeby coś takiego działało pod koniec gry. No i zdaje się, że mam tutaj przejście dalej, tak? Bo tutaj też będzie. O nie, tutaj też chyba nie ma kwasu. Tutaj to jest kwas. Natomiast tutaj też nie ma nic z kolei. A tutaj jest dziura, w którą teraz wpadam. Witamy wśród kości z powrotem. Na tej ścieżce zdrowia po trzeci kostur. I znowu przejście. No, zajebiście po prostu. Komitet powitalny. Mogę szybko się wycofać do góry. Tylko, że jeżeli oni tutaj mi się tą chmurą spawnęli, jak tylko wszedłem, to może oznaczać, że takie każdorazowe przejście spawnuje kolejną kohortę, tak? Ja się tak zdziwiłem, co to za grafika w ogóle. Nie, tym razem nie ma chmury, więc no okej, okay, jest szansa, że ich pokonam. Jeden zabity. I drugi zabity. Kości zostały pogruchotane. A ja wyszedłem z tej walki zwycięsko. No dobra. 48 teraz zapis będzie szedł. 48. I kontynuujemy. Płyta naciskowa. No fajnie, gro, że zamknąłeś przejście za mną, tylko co z tego, skoro tam i tak nie było już do czego wracać, więc nie wiem, to nie ma absolutnie żadnego sensu. Tutaj mamy kolejną kratę, taką ładną dosyć. Chyba też pierwszy raz widzimy taką grafikę, nie? Można tutaj przerzucić na drugą stronę coś, ale wydaje mi się, że nie ma co przerzucać tak naprawdę. I nie mamy też żadnego klucza, żeby tam wrzucić, więc znaczy nie mamy też żadnego klucza, żeby tutaj wsadzić, więc chodźmy po prostu dalej póki co. Tutaj chyba widzę przycisk, tak? Jest przycisk w ścianie. O co dalej, żeby było go widać. Tutaj mamy kostur już, naprawdę? Piccolo mówi. Waszym przeznaczeniem jest śmierć ze starości. Okej, okay, to być może jest jakaś zagadka tutaj. Niemniej jednak mam kostur. Tylko teraz problem, żeby z tym kosturem wrócić. Na początek. Potrójne drzwi i karuzela jest w tym miejscu. Obracająca. Tak, obracająca karuzela tu jest. Ukrytych przejść nie widzę, więc zapewne będzie znowu jakaś zabawa z opracaczkami. Tutaj nie ma po co wracać, no to pozostaje mi tylko w ten jeden z tych dwóch przycisków. No to może dajmy ten na początek. No obrócił tym. To jest kolejna karuzela. Czy na podłodze też jakiś klucz? Rzućmy czarem glow, bo w tym wystroju z czaszkami to nie widać zbytnio. No nie widzę, żeby to był jakiś klucz. Wcisnę zatem ten drugi przycisk. Zobaczmy, co się stanie.
proszę Państwa, oto powrót. Obracaczek. Obracaczek kradnących drzwi. Jak nam tego brakowało, prawda? Brakowało nam tego. Kostka Rubika znowu. Niesamowicie szybkie szkielety. Szkielety szybkie, ale mało wytrzymałe. Mam tylko nadzieję, że będzie tutaj to prostsze do rozwiązania niż tamta zagadka chora. Tak, podejrzewam, że trzeba znowu na wprost pójść, a co za tym idzie, muszę sobie najpierw te drzwi tak obrócić, żeby mi nic ich nie ukradło. Teraz tutaj raz, dwa, trzy i teraz będzie przejście na wprost, tak? Właśnie. Natomiast przejścia tutaj nie ma. Na podłodze też nic nie ma, prawda? Nie. Więc wyjdźmy stąd i jeszcze jedna kombinacja może być. Najpierw uratuję, znaczy najpierw sobie drzwi tutaj przesunę, żeby mi nic nie zabrało. I mamy kolejną kohortę. Ciekawe, no wprost nie było żadnej kohorty, a w lewo i w prawo są kohorty. Mam nadzieję, że będzie przejście. Jeszcze raz czarem glow. Zobaczmy, nic tutaj na podłodze nie leży. No to może teraz jak przejdę tutaj. O, jest jakieś przejście w końcu. Tak, do przodu. I tutaj jest kolejny przycisk. Który obraca tą ścianą z kolei. No tak, tylko co z tego? Żadny przycisk obraca tą ścianą. A, tutaj jest jeszcze jeden przycisk. Który z kolei obraca tamtą ścianę. Tak, tą ścianą po prawej obraca. No spoko, że tak powiem, tylko jak ja stąd wyjdę potem. Jest jeszcze jeden przycisk. Tak myślałem. O, panie! Dobra, teraz mam tutaj obydwoje drzwi, więc mogę zrobić tak. Będę miał teraz przejście w prawo. Przejście do klucza. Iron key. Jest, jest. Oczywiście nie jest powiedziane, że to jest jedyna rzecz, jaką można tutaj znaleźć. Nie? Więc muszę szczególnie przetrzepać jeszcze na wprost i w prawo. A to zrobię po prostu tak. Najpierw w taki sposób. Dobra, teraz tutaj raz obrócę. Tutaj teraz raz, dwa, trzy. I mogę sobie pójść w prawo do przodu. Czy tutaj coś widać? Absolutnie niczego tutaj nie widać. No całkiem możliwe, że załatwiłem w tym miejscu to, co było do załatwienia. No nic, zróbmy jeszcze raz. Tutaj jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Hania ma niebezpieczne mało staminy, więc fitness. I sprawdźmy, co będzie w prawo. Kohorta. Kohorta dość mocarna. Będę musiał z nią chyba stoczyć walkę uczciwą. Pseudo uczciwą, oczywiście, bo mogę zawsze drzwi zamknąć. Co to kurde było? Czemu Hania zginęła? Ponieważ ta obracaczka, która jest, obraca też ciosy? Naprawdę tak to działa? Dobrze, odzyskałem ten klucz żelazny
Załóżmy, że nie muszę z tamtą kohortą czterech szkieletów walczyć, tą, którą pokonała przed chwilą Tomka i Hanie. Że nie jest to konieczne do przejścia gry, więc po prostu sobie ich oleję i wyjdę z tego miejsca, obracając drzwi w taki sposób, żeby mieć wyjście. Jeszcze raz trzeba wcisnąć. Za bardzo się zapędziłem z ściskaniem przycisków i sobie tylko przedłużyłem to niestety, ale to nic nie szkodzi, ponieważ mam przycisk, mam klucz, znaczy się, który nie pasuje do tego zamka. To oznacza, że tamta kohorta raczej musi zginąć. Kurde no. Dobra, wy... O! O! Co wy tu robicie? Jakim cudem miałem, jak się wcześniej nie nadziałem? Dobra, no pojechani. No ale w takim razie wychodzi na to, że chyba jednak tą kohortę czterech szkieletów muszę pokonać. Niestety. Dobra, no to zróbmy to. Teraz będzie tutaj w prawo, przywrócę sobie te drzwi tutaj. Tak, teraz mam literę T zrobioną, świetnie. Teraz te drzwi tutaj w prawo też muszą być, czyli raz, dwa, trzy. I tutaj... raz, dwa, trzy, tak? Kohorto, witaj. No co, naprawdę muszę tak głupio atakować ich? No najwyraźniej, bo oni są za potężni. Chyba, żeby spróbować się osłonić tutaj na przykład czarem blok. O, może wykorzystam. Blok. Gówno ten czar daje. Inną taktykę trzeba przyjąć na nich. Inną taktykę. Wiem, że tutaj są. To teraz trzeba zrobić tak, żeby ich stąd wykurzyć. Tylko jak, no właśnie. Bo nie widzę, gdzie oni są nawet, nie? Czyli nawet jeżeli otworzę te drzwi. Oni musieliby tutaj wejść do mnie. O, w taki sposób. No, nie tak. Nie tak. Chodźcie tu. Jeszcze raz. Kuźwa, no. Wycofują się ciągle. O, teraz jest dobrze. Teraz spadajcie tam. Okej, uwięziłem ich tutaj w środku. Co mi to da? Zamknę te drzwi. Raz tylko to trzeba wcisnąć. Teraz oni są tutaj po prawej. Ja mam tutaj te drzwi zamknięte też. Jak obrócę tamtymi drzwiami tutaj, to oni są wciąż zamknięci. Mhm. Czy ja mogę w jakiejś konfiguracji stąd wyjść teraz? Tak, żeby mieć jednocześnie dostęp do nich? Niezbyt, nie? Niezbyt. Momencik, jeżeli otworzę te drzwi... I otworzę te drzwi. Zamknę te drzwi. To jest szansa, że oni przejdą w lewo. Właśnie w taki sposób, tak? O to chodziło. Bardzo dobrze.
Teraz tak, zamykamy tutaj. Teraz muszę jakoś wymyślić, jak im przekazać te drzwi tu, tak żeby oni sobie wyszli stamtąd. Muszę to zrobić szybko po prostu. Czyli tak. Raz wcisnąć ten przycisk i od razu wcisnąć ten z przodu i od razu wcisnąć ten po prawej. Oj, oj, oj. Coś chyba nie pykło, bo oni tutaj są. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Dobrze, spadajcie. No chyba, że zrobimy tak. Otworzę te drzwi faktycznie. I będziemy to tak długo robić, aż oni... O, jest, udało się, udało się. To teraz muszę tak. Ten przycisk raz. Teraz drzwi są naprzeciwko siebie. Ten przycisk raz. Poproszę mi tutaj przywrócić te drzwi. Tak. Poproszę mi tutaj przywrócić te drzwi po prawej. Dwa, trzy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, dobrze, 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 dobrze. Teraz tak, te drzwi zamykam. To obracam jednokrotnie i jest szansa, że się do nich teraz dostanę na wolnej przestrzeni, jeżeli oni faktycznie stamtąd wyszli, tak? Wyszli, zadziałało, zadziałało. Ja to zamykam i szukam ich i mogę teraz ich pokonać. Ograłem ich, ograłem ich. Ograłem sam siebie. Ograłem sam siebie, bo wdepnąłem w ślepy zaułek, z którego już nie było wyjścia przez no, nieprawidłowe użytkowanie klawiatury. Miało być tak pięknie już. I co? I kuźwa. Jeszcze raz. Nie, zapisałem, całe szczęście. Całe szczęście zapisałem. No pokonani. To teraz mogę sprawdzić, czy zadawanie sobie tego całego trudu miało jakikolwiek sens. Jeszcze raz trzeba będzie tą całą akcję z tymi drzwiami wykonać. Tutaj poproszę w taki sposób taką konfigurację. Dobrze, teraz poproszę tutaj, żeby mieć w lewo. OK. Teraz tutaj raz, dwa, trzy. I tutaj raz, dwa, trzy. I mogę sobie wejść tutaj, gdzie oni stali. Czy coś tutaj jest? No nie chciałem czarem ofensywnym rzucać w ścianę. Jeszcze raz. Jest tutaj przycisk jeszcze jeden. Zrobił nie wiadomo co. Czy mamy jeszcze raz akcję z obracaniem, tak? Ścieżka zdrowia, proszę państwa. I czy tam będą kolejne szkielety? Czy tam będą naprawdę jeszcze szkielety kolejne? Zobaczymy. Zobaczymy. Będą kolejne szkielety do pokonania. Zgubiłem się. Jak brzydkie drzwi. I chyba jest zamek na ten klucz, ale co z tego, że jest zamek na ten klucz, jak jeszcze powinienem sprawdzić, czy nie ma tutaj jakichś innych przejść najpierw. Sprawdźmy zatem. Tutaj jest po prostu ściana. Jeszcze raz. Teraz będzie przejście w prawo. Kolejne drzwi na kolejny klucz. Tym akcentem zakończymy ten odcinek. Do następnego.